Dzień dobry, kochani, witam Was w kartach dnia na czwartek. Jeśli chodzi o energetykę tego dnia, to dosyć ciężko mi się pokazała, dlatego że my pojawiliśmy się właśnie w tej dziesiątce mieczy. Dziesiątka mieczy to jest jakiś duży cios, taki przede wszystkim intelektualny, natłok myśli, rozczarowanie. Także tutaj czytając te karty i skupiając się przede wszystkim właśnie na tej środkowej energii, która symbolizuje nas, no nie do końca to będzie łatwy dzień, ale po to są te karty dnia, żeby właśnie Wam ułatwić to, tak? Czyli tendencje są takie, mechanizmy są takie, a my i tak będziemy szukać wyjścia z tej sytuacji. Także jeżeli chcecie. Otrzymać jakieś wskazówki na podstawie właśnie tego czytania, to zostańcie ze mną. Z czym może być związana ta trudna sytuacja i to obciążenie intelektualne? Tutaj mi się pokazała niefajna jakaś sytuacja z tym królem Buław. Król Buław pokazany przy tej energii siódemki mieczy. Oznacza, że na swojej drodze w czwartek rano możemy spotkać osobę, która jest uważana za kogoś, kto jest kłamcą, oszustem no Kimś, kto nie do końca jest godny zaufania, i to w bardzo taki ładny sposób opisałam tę osobę. Jednym słowem, trzeba uważać, tak? I to oczywiście może być rozmowa z kimś, z kim współpracujemy, albo może ktoś po prostu tak przypadkowo nam się pojawić, mignąć, właśnie w ciągu tego dnia. I sytuacja, która wyniknie z kontaktu z tym królem Buław, sprawi, że my bardzo mocno będziemy to analizować. To też w jakiś sposób nas obniży energetycznie. Bardzo ciężko nam będzie się z tego wygrzebać. Będziemy potrzebować jakiegoś oczyszczenia, będziemy potrzebować jakiejś zmiany. Transformacja mi się tutaj pokazała rzeczywiście, ale to dopiero pod koniec tego dnia. Jakie jest remedium, jeśli chodzi o kwestię poradzenia sobie z tą sytuacją? Tutaj widzę energię tego króla monet. Król monet to jest ktoś godny zaufania. Wydaje mi się, że intuicyjnie będziecie dążyć do kontaktu z tą osobą. To jest ktoś na kogo możecie liczyć, kto nie zawiódł was i kto po prostu albo pomoże Wam wyjść z tej trudnej sytuacji, w której się znajdziecie ze sprawą tego oszusta albo dzięki niemu nie doprowadzicie do jakiejś takiej podbramkowej sytuacji. I teraz tak. ja nie mówię, że każdemu z Was będzie się Przytrafiała taka y, sytuacja y, stricte bardzo ciężka. Każdy ma swój jakby kaliber wytrzymałości energetycznej. Dla niektórych sam kontakt, na przykład, nie wiem, jakaś rozmowa, taki e, jedno zdanie, komentarz sprawi, że e, poczujecie się tak zranieni, no a niektórzy e, oczywiście też mogą e, po prostu no, przeżyć jakiś taki e, mocniejszy kaliber tej sytuacji. Ale pamiętajcie o tym, że to są karty dnia. Każdy w jakiś swój sposób może mieć kontakt z kimś. E, no, nie, nie do końca czystym energetycznie. Także tutaj zwracam wam Waszą uwagę na te kwestie. Tyle z mojej strony, jeśli chodzi o karty dnia na czwartek. Mam nadzieję, że weźmiecie sobie do serca te ostrzeżenia. Będziecie szli w kierunku właśnie tej czystej energii króla monet. Ja życzę Wam wszystkiego dobrego ze swojej strony. I słyszymy się już w kartach dnia na piątek. Trzymajcie się, kochani, i do usłyszenia.